ten koreański sprzęt tu nie działa, wiesz? Spokojnie, najważniejsze, żeby drużyna zadziałała. Prawda futbolu, Czesław Michiewicz, ale nas tu lask mikrofonów otoczył. Lask krzyży. Byłeś troszeczkę zdenerwowany, jeśli chodzi o to ogłoszenie kadry, bo tak koledzy mi pisali, ja sam nie wyczułem aż tak bardzo tego zdenerwowania. Znaczy, może nie, ale czułeś się tak jak przed klasówką, że niby jesteś przygotowany, ale do końca nie wiesz, jakie padną pytania. Ja wiedziałem, jakie ja mam odpowiedzi, czyli skład, który chcę podać. Ale oczywiście bardziej się denerwowałem nie tymi, którzy jadą, tylko tymi, którzy nie jadą, bo wiemy, jaki ból czują oni, bliscy, rodziny, z jakimi nadziejami się to wiązało, wyjazd na Mistrzostwa Świata, a okazało się, że ja na nich nie postawiłem. Na pewno z tego powodu było mi najbardziej przykro i to taki jeden szczęśliwy dzień, ogłaszasz kadrę na Mistrzostwa, a drugi pozbawiasz kogoś możliwości wyjazdu, ale tak jak mówiłem, starałem się z chłodną głową do tego podchodzić, sam fakt, że no nie jedzie Kamil Grabara, mój piłkarz, można powiedzieć, niektórzy powiedzą nawet syn, z którym wiele przeszedłem, pokazuje, że no, kierowałem się tylko tu i teraz, kierowałem się dobrą reprezentacji. Tak jak mówiłem wcześniej, no, to, że Kamil nie jedzie, to odbyło się to kosztem środkowego pomocnika. Wcześniej byśmy zagospodarowali jednego pomocnika z środowego mniej i pojechał się defensywny pomocnik, ale z racji tego, że wszyscy nasi boczni pomocnicy są w dobrej formie, dzisiaj nie powołanie Frankowskiego z Kurasia, czy chociażby Kamiński, tam jeszcze Tatarkowski z Kuraś, czy Grosik, no to nie miałoby sensu. My musimy być gotowi na różne ustawienia, na Mistrzostwa Świata, na różne sytuacje, a granie tylko dwójką defensywnych pomocników na Mistrzostwach Świata i marzymy o tym, żeby wyjść z grupy, to byłoby za duże ryzyko i poświęciliśmy przez to bramkarza. Prawda, futbolu jeszcze nigdy nie miała tylu mikrofonów. Słuchaj, to dopytam Cię, wielki wygrany Michał Skóraś i Damian Szymański. Czy tak można powiedzieć, jeśli chodzi o to powołania, ta 26 dzisiaj ogłoszona? No wiem, że po dziennikarsku, publicystycznie, no ale jednak sam też zapytałem Cię o tych skrzydłowych. Liczba skrzydłowych rosła w miarę upływu czasu. Frankfurt, Zakopane, Warszawa. Tak, tak było, bo wtedy nie grali tak dobrze, a później każda kolejka przynosiła inne rozwiązania. Widzieliśmy sytuację z Kamińskim w czerwcu, jak przyjechał na zgrupowanie, będąc zawodnikiem Lecha, strzelił bramkę z Walią, wyglądał świetnie, pomimo tego, że debiutował w tej reprezentacji, no tam miał kilka minut wcześniej rozegrane. Później wyjechał do Niemiec, przyjechał we wrześniu, był cieniem zawodnika, a myślałem, że nic z tego nie będzie. Nikt się nie spodziewał, że tak szybko się przebije w trudnej lidze, znacz najlepiej w Bundesligę, a on dzisiaj podstawowym zawodnikiem wyróżnia się próbuje, na tle nie? meczu z Dortmundem, to pokazuje, że on osiągnął ten poziom, którego my szukamy i grzechem byłoby to śmiertelne, nie zabrać takiego zawodnika. Podobnie ze Skurasiem, gdy z nim po raz pierwszy rozmawiałem, to było przy okazji, jeszcze ciepło było sierpień, przy okazji meczu z Lechią Gdańską, on wtedy tym ramach zbyt wiele nie strzelał. Mówiłem mu, że ma szansę, że przygląda mu się, ale myślę, że ani on, ani ja do końca nie wierzyliśmy w te słowa, że tak się stanie. A dzisiaj sytuacja jest taka, że no, brak Skurasia to też było osłabienie reprezentacji. Ja nie mówię, że to odegra czołową rolę w reprezentacji, ale daje nam opcję i na to liczymy. Panie trenerze, na koniec, tak, tylko Łukasz Ciona, pozdrawiam wszystkich. Trenerze, miliony ludzi przed telewizorami, dla wielu to jest coś naprawdę tak samo jak religia. Co by trener powiedział polskim kibicom, którzy czekają na wyjście z grupy od 86 roku? Teraz spacerując już, mając czystą głowę, wiedząc jakie decyzje podejmę, dwa dni temu nad morzem u nas po bulwarze szedłem i siedziały dwie takie starsze panie, tak bliżej 85, 90 niż 60 lat. I tak siedziały, rozmawiały i ja tak przechodzę i spojrzała jedna na mnie i mówi tak, o, nasz pan selekcjoner. A ja mówię, że to niemożliwe, że panie, tak, bo my interesujemy się reprezentacją jeszcze od czasów Kazia Górskiego, my wszystko pamiętamy. To była najfajniejsza chwila dla mnie jako trenera w ostatnim czasie. Mam świadomość, jaka jest odpowiedź przede mną, przed drużyną, że no wszyscy mają oczekiwania, czasami trochę wygórowane. Tak jak mówiłem, naszym celem jest zagrać czwarty mecz. To jest nasz cel. Nie mówimy, co będzie dalej. Też nie mówimy, że pojedziemy do Mistrzostwa Świata, bo tego nie może nikt powiedzieć tak na dobrą sprawę. Każdy o to mistrzostwo będzie walczył, ale dzisiaj, gdyby na moim miejscu był Didier Deschamps, to też nie mówilibyście, że jedziemy po Mistrzostwo Świata. Gdybym ja się zamienił z nimi miejscami, się zajmę z tym Francji, to też nie mówilibyście, że szczytem marzeń jest wyjście z grupy. Także trener znaczy dużo, ale nie wszystko. Dzięki temu. To jeszcze jedno pytanie. Dwóch senatorów że tak bym go określił, Jędrzejczyk i Grosicki. Bez immunitetu, można ich... Dobrze, ale jest to symbol, że jest dużo młodzieży, bo Kiwior jest tego symbolem, Zalewski jest tego symbolem, Skóraś jest tego symbolem, Kamiński jest tego symbolem. Szymański. Szymański, brawo, ale dwóch senatorów,
trochę za zasługi. Romek, muszę cię sprowokować. Myślę, że nie, Romek, tu nie jest żadna prowokacja. No, dzisiaj jedzie Ronaldo, ma ile? 37 czy 38? Mhm. Messi 34. Rocznikowo Jędza jest 2 miesiące, brakuje mu do roczniku Roberta Lewandowskiego. Także ja nie kieruję się tym, tak jak auto. No, Mercedes może mieć 25 lat i może mieć 3 lata. I on, jak jest dobrze zrobiony, nie chińskie rączki małe, tylko w fabryce tej właściwej, no to on jeździ i się nie psuje. Jędrzejczyk jest takim Mercedesem, który jeździ jak jeździ, może nie jest to najnowszy model S-klasa, ale on cały czas jest czynny, on się nie psuje, on jest bezawaryjny. Stąd też, gdyby była większa konkurencja, gdyby był zdrowy Dawidowicz, nie odniósł kontuzji ciężkiej, gdyby był inni zawodnicy byli w formie zdrowi, to być może Jędrzejczyk nawet nie mógłby marzyć o reprezentacji, ale sytuacja jest jaka jest. Ja powiedziałem, ja nie buduję reprezentacji na przyszłość, jak to mówię, na zaś, na Śląsku, ja buduję na tu i teraz. Nikt mi nie będzie rozliczał z tego, co będzie później. Każdy chce wrażeń, miłych wrażeń już teraz, dlatego mówię, te rozmowy z selekcjonerami bardzo dużo mnie dały, utwierdziły mnie w przekonaniu, że muszę wszystkie sentymenty odciąć się od tego. Czyli nie ma sentymentu, nie ma sentymentu, choć mam, jest potrzeba, potrzeba, tak? Chwili, ale mam poczucie, no, czysto takiej ludzkiej refleksji, że w ten sposób, nie wypowiadając kogoś, odbieram mu szansę i nadzieję, ale nie mam poczucia, że kogoś skrzywdziłem, bo to nie były wybory na zasadzie wstałem rano, podrapałem się po głowie, a dobra, wezmę tego albo tego. Nie, to były przemyślane decyzje. Rozmawiałem też w kręgu sztabowym, poświęciliśmy mnóstwo czasu, tak jak mówię, ponad 400 meczów na żywo, w różnych konfiguracjach, w różnym układzie. I stąd takie decyzje. Ja wiem, że każdy będzie kwestionował, że mógłby pojechać tamten czy inny zawodnik, ale wybrałem taki, jak wybrałem. Wybrałem w określonym celu, a historia pokaże, na co nas będzie stać. Twoi kapitanowie z młodzieżówki, Grabara i Kownacki. Ostatnie pytanie, Grabara i Kownacki, twoi kapitanowie. Wielki ja myślę, ból? Że wielki ból duży, ale też w przypadku innych zawodników jest podobnie. Tu jest może inaczej, bo ja się z nimi wychowywałem i tą pępowinę ciężko odciąć. Oni są dla mnie bardzo ważnymi zawodnikami, ale wierzę w to, że los sprawi, że jeszcze będzie okazja popracować w reprezentacji razem z nimi. Taką rolę będą odkrywać jak na Mistrzostwach Europy we Włoszech. Nie wiem, mamy 14 zawodników, jak popatrzycie, to zwróćcie uwagę, 14 zawodników zagra w niedzielę swoje mecze i tutaj tych zawodników do treningu będzie bardzo mało. Lewandowski potrzebuje określonej jednostki treningowej, o tym rozmawialiśmy, taką jednostkę możemy zrobić w odpowiednim czasie po meczu, także Robert, jeśli zagra, to na pewno nie zagra całego meczu, bo potrzebuje też mocnej jednostki treningowej już w Katarze, żeby zaadaptować organizm i tak dalej, także niczego nie przesądzam, ale wątpliwe jest, żeby lewy zagrał cały mecz. A jest skład na Meksyk już w głowie? Jest skład na Meksyk. Jest zdrowy, zagrają przede wszystkim, to jest dla nas ostatni sprawdzian, ale w reprezentacji musisz cały czas mieć ten ostatni sprawdzian. Musimy sprawdzić Bednarka, Glika, Krychowiaka, Żyłkowskiego, Świderskiego, na ile oni są w stanie nam pomóc 6 dni później czy 5 dni później z Meksykiem. To będzie dla nas odpowiedź i ten mecz też wykreuje skład i system na Meksyk. Ja nie twierdzę absolutnie, że ten system, który zagramy w piątek, zdecyduje w czwartek przez środę, będzie taki sam jak z Meksykiem. To będą różne rzeczy, ale mówię, ja z tego nie robię problemu, wy też nie róbcie z tego problemu, czy jeden napastnik, czy dwóch skrzydłowych, czy tego, bo to nie ma znaczenia, naprawdę nie ma znaczenia.